kryterium Orlen wybierał te nagrody, które przed chwilą pani wręczyła? Prace, które magisterskie oraz jedna licencjacka, napisana przez kobietę nomen omen, z czego jestem bardzo dumna, były ściśle związane z działalnością Orlenu tutaj w Płocku, czyli z działalnością rafineryjną i petrochemiczną. I to był ten klucz wyboru? Tak, oczywiście. Drugi taki ukryty klucz jest taki, że liczymy na to, że te osoby tak zacne, młode, zasilą nasze kadry, staną się naszymi pracownikami. Jak ważne są te prace młodych studentów dla nie tylko przyszłości Płocka, ale właśnie przyszłości Orlenu, zakładu produkcyjnego w Płocku? Te prace, ale każdy inny wkład młodego człowieka, tu studenta, czy także absolwentów, bo o nich nie zapominajmy, szkół średnich, są nieocenione dla działalności naszego koncernu tutaj w Płocku, ponieważ to są nasze przyszłe kadry, na to liczymy. Znowu my dla tych młodych ludzi gwarantujemy szereg różnych działań wspomagających ich w tej ścieżce edukacyjnej i z takim finałem właśnie u nas. Orlen i Politechnika Warszawska współpracują już od wielu lat. Jak ta współpraca się układa i na czym polega? Ona jest bardzo intensywna i konsekwentna od wielu lat w różnych dziedzinach, bo to dotyczy zarówno studentów i to dzisiejsze wydarzenie i wręczenie nagród dało temu wyraz, ale mamy także Centrum Badawczo-Rozwojowe i tu mamy bardzo ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim, profesorskim w wielu dziedzinach, także tych innowacyjnych, czego wyrazem jest chociażby Akademia Wodorowa, która promuje nowe podejście do nowych źródeł energii i tutaj także mamy z tych środowisk akademickich uczestników tej akademii, która w dalszych latach będzie także kontynuowana. Przy okazji dopowiemy, że właśnie rozpoczął się nabór, trwa nabór do trzeciej edycji Akademii Wodorowej, także bardzo zachęcamy do udziału w niej. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Dziękuję bardzo.